wejść. Jak wielokrotnie było mówione już na filmach, u nas będą pierw posadzki, potem będą tynki. Ktoś powie, że nie, najpierw należy zrobić tynki, potem posadzki, bo inaczej to nie będzie działać, będzie pękać, strękać. Nie, nic nie będzie pękać, nic się nie będzie działo. Podstawowa zasada jest taka, że zarówno tynki i posadzki, jeżeli robimy w kolejności tynki, posadzki, posadzki, tynki, to jest odpowiednia dylatacja. Czyli trzeba zrobić dylatację pomiędzy podłogą a ścianami, czyli pomiędzy posadzką a tynkami. I o ile normalnie jak robicie tynki, no to robicie tynki od dołu w górę, po czym przyczepiacie piankę dylatacyjną i tą pianką, potem jak zalewacie posadzki, no to jedno nie dotyka drugiego. Tak się robi to najczęściej. Natomiast w momencie, tak jak my robimy, czyli najpierw robimy posadzki, to macie ułożony styropian, który już jest gotową warstwą, tu już więcej styropianu nie będzie. Na to będzie rozwinięta teraz folia do ogrzewania podłogowego i ona i rurki. Natomiast trzeba było zrobić dylatację. My żeśmy wybrali styropian 2 cm, tęku mniej więcej będzie 1,5-2 cm, więc to jest w zupełności wystarczające. Macie tutaj styropian 2 cm, wysokości 10 cm, czyli z każdej płyty uzyskujemy 5 pasków po 1 metr długości. I to w tej chwili jest przyklejone na równo ze styropianem w górę 10 cm. I to jest właśnie dylatacja. I teraz tak, tu zostanie wylana posadzka, która dojdzie gdzieś, przyjmijmy, do tego miejsca, mniej więcej 8 cm. I nadmiar styropianu, zobaczymy, ale możliwe, że będzie odcinany, ale niekoniecznie. Niekoniecznie, ponieważ tutaj dojdzie tynk i tutaj zostaje wam 2 cm, które w niczym nie przeszkadzają, ponieważ tu i tak będą listwy przypodłogowe. Więc jedno z drugim się ładnie chowa, niczym nie przeszkadza. Styropian EPS 100 jest na tyle miękki, że w żaden sposób nie będzie przeszkadzał i zapewni nam izolację. I jak my to robimy? No po prostu jest odcinany taki kawałek, jak powiedziałem, po czym zwykłym, tutaj szczeliny wypełniamy jeszcze, po czym zwykłym klejem do styropianu. Ten to jest ten sam, którym wcześniej widzieliście, jak kleiłem wiele elementów w domu, że właśnie ta termoorganika. Kleiłem na przykład ościeża bramy, kleiłem ścianę w kotłowni, no to właśnie tym klejem. No i żona to akurat robi, dlatego nie ma nagrań, może później pokażę. Ale ogólnie jest po prostu kawałek po kawałku, jak widzicie, żona idzie, uzupełnia i dokleja, tak? Tak jak tutaj będzie też uzupełnione, to wszędzie doklejone. I to zapewnia nam dylatację. I nie ma wtedy problemu, że coś się stanie wylewce albo posadzce albo tynką. Więc w tej chwili, jutro powinien przyjść materiał do ogrzewania podłogowego. A, jeszcze ktoś powie, że przecież nie wszędzie jest dylatacja. Tak, na przykład tutaj nie ma przy rurach dylatacji. Tak jak tutaj, widzicie. Bo trudno byłoby ją zrobić. Ale mam normalną kupioną piankę dylatacyjną. Taką piankę, jak to się stosuje normalnie. I ja ją przyczepię odtąd dotąd, będzie tu po prostu przyczepiona i tu jak przyjdzie beton, to dojdzie tu ładnie, wyrówna to, a nie będzie dotykał i zapewnia nam też dylatację jednego od drugiego. Tak samo tam, tak samo tutaj przy słupie, tak? Też tu pianka będzie tu, tutaj dookoła, bo jest po prostu łatwiej to zrobić niż styropianem. No i to chyba z takich najprostszych przykładów, o co chodzi. Tak, no to są ogólnie przygotowania do rozłożenia ogrzewania podłogowego. Skończyłem próby szczelności hydrauliki, więc tak jak tutaj też będzie to wszystko robione, tak jak i tam też będą przyklejane wszystkie te dystanse i będziemy powoli rozpoczynać układanie pętli ogrzewania podłogowego. Nie wiem, ile nam się z tym zejdzie, sami oczywiście będziemy robić, więc na pewno trochę to potrwa, jak zwykle wszystko, co się samemu robi. No i tak jak tutaj widzicie na przykład, nie wiem, macie po prostu listwę, nałożony będzie styropian zygzakiem, listwa przyłożona, przyklejona i gotowe. I tak kawałek po kawałku. Oczywiście jest to dużo wolniejsze niż jakbym rozwinął dylatację z taśmy i na przykład takerem do ściany. No ale wtedy trzeba na przykład wywijać tą dylatację i cudować. No ja doszedłem do wniosku, że wolę zrobić w ten sposób. Jest to pewne rozwiązanie, sprawdzone, polecone. Więc naprawdę PJ wielkie dzięki za podpowiedzi i potwierdzenia moich domysłów. No dobra, no to tyle chciałem wam pokazać. Najwyżej jeszcze potem w przyspieszonym tempie zobaczycie, jak to jest robione. Hej!
I tak jak widzicie, właśnie w ten sposób tutaj dookoła jest robiona dylatacja przed tękami, znaczy przed zrobieniem wylewek. I tutaj, jak widać, to jest wystarczające. Tu nie ma co się przejmować, że coś tu odstaje, czy coś tu pójdą wylewki. Wszystko będzie idealnie. Nie ma co się przejmować takimi nierównościami, jak tutaj są na przykład, tak? To tak samo tutaj klej złapie, to nie ma żadnego problemu. On im tak jak tutaj troszeczkę gdzieś płyta odchodzi, tak? Widzicie to? O, teraz dotykacie i płyta już jest przyłapana. Dobrze. Po prostu klej musi trochę mocniej związać i wtedy łapie od razu. Nie ma z tym żadnych problemów. Tak jak tam jest teraz podparte, czy tutaj, no to jest tak, żeby nie odlazło całkiem. Natomiast jak już przyłapie klej, to widzicie, dotyka się i on już praktycznie łapie i tak będzie z resztą, więc to nie ma co się przejmować. O, widzicie, tu jeszcze chwilę trzeba poczekać, bo on jeszcze było świeże, ale tak się przytrzyma, o, już prawie nie odchodzi.